pięknie przedstawił Wam prezentację, co to w ogóle jest ten dźwięk. Czy ktoś wie, jak jest zbudowany świat? Z czego? Jeżeli jedna zacznie drgać, to zacznie drgać też druga. I one tak będą się przenosiły. Zrozumiałeś w taki sposób? Tak. Dobra. No to najpierw powiedz ty. Kocham moją szkołę. Wiecie, kto to był? Boris. Świetnie. To teraz ty powiedz. Różna jest prędkość tego dźwięku, bo one się ruszają i drgają. Dobra. To czym się różnią dźwięki? Proszę. Wysokie są i niskie. A jak są wysokie, to jak brzmią? Tak mniej więcej. Niski. No i kolej. Okej, dobra. Moi kochani, obejrzeliście prezentację o tym, czym jest dźwięk i czym ten dźwięk najlepiej się rozchodzi. Kamieniu. Czyli w ciele? Stałym. Czyli w ciele stałym. Ponieważ ta prezentacja był jakby była zaczynkiem do naszego eksperymentu, my żeśmy wybrali powietrze, wodę czy ciało stałe? Ciało stałe. Bo ciało stałe co robi, Basia? Ciało stałe tak jakby jest prostsze i tak się nie rozpływa. Czyli najlepiej? Najlepiej przewodzi. No i teraz pytanie. Do naszego telefonu wybraliśmy żyłkę, gumkę, tasiemkę, sznurek i łańcuszek. I teraz pytanie, jak uważacie, przez które z tych ciał stałych najlepiej będzie słychać dźwięk w naszym telefonie? Jakie macie propozycje? Mamy grubszy sznurek, jest? Tak, tak. Gumka? Tak, tak. Będziemy sprawdzać. Łańcuszek. Łańcuch. Cienki sznureczek. Tak? I? Taśma. I taśma. Próbuję sznurka, tasiemki, gumki. Nikodem? Jeden. Ale jaki? No musi mieć swoją dumę. Super. I przywiązujesz teraz patyczek, zapałkę, nie? Ty też musisz zapałkę przywiązać. I wepchnąć, 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 tak. I teraz patyczek przywiązać, wyciągnąć trochę i przywiązać patyczek. Zawsze możesz ten patyk złamać. O, i teraz ciągnij, tak. Połączyliśmy kubeczki papierowe tasiemką, szeroką gumką, łańcuszkiem metalowym. Połączyliśmy kubeczki cienkim sznurkiem. 10 pokaże 15 równa się 5. Słyszałaś? Tak samo.
No i co, chłopaki, na łańcuszku było najlepiej słychać? Dla mnie to najlepiej. Na łańcuszku najlepiej. Mieliśmy eksperyment i okazało się, że najlepiej rozmawia się przez telefon, do którego połączony jest metalowy łańcuszek. W eksperymencie bawiliśmy się.